Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, zabieram głos w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej. Projekt obywatelski Wolna Niedziela jest podpisany przez ponad 500 000 osób. W trakcie dyskusji w Sejmie został rozszerzony katalog wyjątków od zakazu niedzielnego handlu. Przeciwnicy wolnych niedziel przywoływali wiele argumentów o stratach gospodarczych, które miałyby być spowodowane przez tę ustawę. Takie prognozy przy wprowadzaniu przez Sejm wolnych świąt nie sprawdziły się. Prawica Rzeczypospolitej przypomina, że niedziela to dzień święty, a możliwość jej świętowania to jedno z zasadniczych praw rodziny i praw pracowniczych. Naruszanie jej świątecznego charakteru najbardziej uderza w rodzinne i osobiste prawa ponad 800 tysięcy kobiet pracujących w wielkich, kierowanych w większości przez zagranicznych właścicieli, sieciach handlowych. Opowiadamy się za przyjęciem projektu Wolna Niedziela ze wszystkimi wolnymi niedzielami, tak jak to jest również w wielu innych krajach europejskich. Dziękuję.